Dzień dobry, oto przedostatnie śniadanie w tym domu z tym widokiem. I słuchajcie, wrócę tutaj na chwilę, bo to jest kwintesencja resztek, ponieważ zostały trzy placki z wczoraj, a w zasadzie to sprzed wczoraj i dorzuciłam na to tonę owoców i mamy śniadanie. Nikt nie chciał ich jeść, a ja jestem przeszczęśliwa. Zapomniałam dodać najważniejszego składnika, czyli sosiku z owoców leśnych z masłem orzechowym. Teraz jest idealnie. Dużo osób pytało o przepis na te placki, więc on będzie w najnowszej książce Violi Urban, którą tutaj możecie znać z naszego słynnego programu. I nie wiem, czy widzicie, ale one są pięknie zielone. Wyglądają po prostu, no dokładnie, jak leśny mech. Mimo, że stało ciasto w lodówce, mimo, że one są już troszeczkę starsze, to nie straciły swojego koloru, no i zawierają tak dużo szpinaku, że jest to cudowne danie na początek dnia. Dziękuję. Pozdrawiam. Dzisiaj, tak jak mówiłam, jest nasz ostatni pełny dzień. Przyjechałyśmy do La Orotawy. Ja przyjechałam na pocztę coś odebrać, zrobić może ostatnie jakieś zakupy, poszukać suwenirów i... Co ty gadasz? No i jest dzisiaj przepięknie, słonecznie. Przez tę dziurkę widać tejdę. Ciekawe, czy to zadziało. Ej, czekaj. Czekaj. To jest magia. Czekaj. Nie. A tutaj nasz kolega Tejde, który był pięknie widoczny przez całą drogę, jak jechałyśmy. Miło nam. A z tej strony mamy domki w bardzo ciekawym stylu. Nie jest to San Francisco, ale wygląda... Nie, mega, super cool no. Wyglądają. Oryginalnie na do trzech razy sztuka, czekam na Kamilę i w końcu pochodzę sobie po szopeczce. Nie wiem, czy to jest dla Was ciekawe, więc tylko tak zrobię. O! I się przejdę. Leci Jingle Bells Michaela Bublé. Jest szopka. I jest jakieś 25 stopni, więc to jest bardzo, bardzo dziwne doświadczenie. Wow, to w ogóle wygląda. To tu? Aha. Nieźle. Pięknie. Będzie piękny widoczek. Mhm. Wow. Tutaj spędziłyśmy sobie chwilkę. Na kawce z takim widokiem. Jest słońce, jest idealnie. Jest po prostu przepięknie. I tutaj widok na La Orotawę, którą pokazywałam przy okazji zachodu słońca, że to jest właśnie to miasteczko ponoć najładniejsze na Teneryfie i naprawdę jest tutaj ultramalowniczo. Dzisiaj obiad jest dosyć dziwny, ponieważ jest to wczorajszy gulasz z kuskusem, do tego sałata. I resztki resztkowskie, no śmieci po drodze, pozdrawiam, prawdziwe życie. Więc mamy sałatę, awokado, cukinię. Widok niezmienny, pogoda piękna, więc nie narzekam. Przyjechałyśmy naszą strzałką po raz ostatni na Marsa. Mamy Tejdę i tutaj jest jakiś ważny punkt, czyli skały wulkaniczne. No pięknie. Wiecie, co Wam powiem? Rzadko takie rzeczy mówię, ale jestem z siebie naprawdę bardzo dumna. Przyjechałam tu autem. I jednym z takich moich chyba największych osiągnięć w tym roku jest właśnie to, że przełamałam swój strach i mimo, że mam prawo jazdy od wielu lat, to zaczęłam po raz pierwszy jeździć sama w trasy po Polsce i nie sądziłam, że będę prowadzić wynajęte auto w obcym kraju, jeszcze na południu, jeszcze po górach i będę parkować równolegle i będę ruszać z ręcznego na skrzyżowaniach. I to są takie małe rzeczy, ale naprawdę moje poczucie własnej wartości w departamencie kierowcy było tragiczne. A udowodniłam sobie, że się da, więc chciałam powiedzieć może do wszystkich osób, może szczególnie kobiet, które z założenia mają taką łatkę, w ogóle to jest jakiś dramat, złych kierowców, że Wy też możecie się przełamać i w ogóle dla mnie dużą inspiracją do tego była moja mama, która chyba to było jakieś tam 2,5 roku temu, po raz pierwszy właśnie zaczęła prowadzić sama w trasach i powiedziała, że to jest super zabawa, to jest jej nowe hobby i ja teraz też mam takie nowe hobby, więc oczywiście wiadomo, nie mam auta na co dzień i nie promuję tutaj jeżdżenia autem, ale wiadomo, w takich miejscach, gdzie inaczej się przemieszczać nie da, mogę spokojnie powiedzieć, że czerpię z tego wielką, wielką radość, więc taki moment pogratulowania sobie w okolicznościach arcyrajskich, bo uwaga,
ale tak sobie właśnie stoimy, patrzymy się na piękne słońce, niczym nie zmącone i na ostatnie w sumie pół godziny, kiedy jest jasno w tym przepięknym, przepięknym miejscu. O, tutaj mój cień, dzień dobry. Tam jest jakaś jeszcze w ogóle restaurancja. Możemy ją potem obczaić. A tutaj moja kompanka, też czasem operatorka i przepyszna kuchareczka. Wow, tak naprawdę to najważniejsze to jest ten dzyndzel, zwany też maczugą. Super! Mieliśmy super spot, żeby sobie tutaj wypić herbatkę z widokiem, ale jest tak ultra zimno, że wracamy do auta i jedziemy dalej, ale światło jest po prostu boskie. Ej, serio, jest tak magicznie. Jest pięknie. Mamy to, co miałyśmy ostatnio, co chciałyśmy się zatrzymać, że takie różowe się robi. Ej, racja, to jest chyba morze. Ja naprawdę. Ten widok? O, tutaj, to co ten pan robi? No, pan jest trochę podejrzany. Nie, nie ale, można iść dalej. Ale jest piękniutko. Mhm. Chciałam tylko powiedzieć, że jedliśmy pyszną kolację, czyli makaron z mielonym tofu i z dynią i sałatę, ale jako, że jedliśmy bardzo późno i byliśmy bardzo głodni, to nikt się nawet nie pokusił o nagranie tego, ale musicie mi zaufać, że była bardzo pyszna. Jest już późno i tak kończy się ostatni pełny dzień na tej wyspie. Mój i tej pani. I bardzo mi się podobają te butelki na pierwszym planie tego klipu. Są takie tam... No.